Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomości. W zasadzie zawsze, kiedy chcemy kupić bądź sprzedać jakąś nieruchomość albo wynająć, zastanawiamy się, czy do tematu podejść samodzielnie, czy też wynająć jakąś firmę, która nam w tym zakresie pomoże. Jak w gąszczu ofert znaleźć profesjonalistę, który zrobi to naprawdę dobrze. Profesjonalny pośrednik, jeśli już na niego traficie, naprawdę jest w stanie poprowadzić Was przez całą transakcję tak, że pojawicie się tylko w momencie, kiedy będziecie oglądać nieruchomość, a później już u notariusza, żeby sprzedać bądź kupić. W internecie jest wiele reklam, gdzie firmy mówią, że na przykład pracują za darmo, czy to dla sprzedawców, czy dla kupujących. No, chyba każdy, kto jest realistą i ma trochę oleju w głowie, wie, że nikt nie chce pracować za darmo. Pierwszą rzeczą, kiedy zastanawiamy się nad wyborem pośrednika, jest to, żeby zbadać i przede wszystkim przeanalizować, co taki pośrednik nam proponuje. Czyli zapytajmy o zakres usługi. Na rynku funkcjonują dwa modele współpracy z pośrednikami. Jeden model współpracy to umowy otwarte. To są umowy, gdzie klient, przychodząc do pośrednika, może również na przykład sprzedać bądź wynająć nieruchomość, również samodzielnie. I wówczas rozlicza się z pośrednikiem tylko w sytuacji, kiedy to właśnie pośrednik przyprowadzi mu nabywcę na przykład na jego nieruchomość. Drugi model współpracy to tak zwane umowy na wyłączność. Są to tak zwane umowy ekskluzywne i one w istocie takie są. Jeżeli trafimy na naprawdę rzetelnego pośrednika, to w przypadku, kiedy zdecydujemy się na współpracę z takim pośrednikiem w oparciu o umowę na wyłączność, mamy tak naprawdę gwarancję, że ten pośrednik zrobi wszystko, żeby tą nieruchomość jak najkorzystniej sprzedać, jak najszybciej. Zakres jego usługi jest z reguły wtedy dużo szerszy. W zasadzie w standardzie jest wtedy profesjonalna sesja zdjęciowa. Jeśli to jest nieruchomość gruntowa, to są często filmy z drona, wideo wycieczki. Trzeba pamiętać, bo bardzo często klienci boją się wyłączności, bo mówią, no dobrze, ale my zaczniemy współpracować z tym pośrednikiem w oparciu o umowę wyłączną, no to przecież inni pośrednicy nie będą mogli tej oferty sprzedawać. Absolutnie to jest nieprawda. Właśnie w przypadku tego modelu współpracy pośrednik zrobi wszystko, żeby Wasza oferta dotarła do jak najszerszego grona, nie bojąc się o to, że no gdzieś tam ktoś jego pominie i on na przykład zaangażuje bardzo duże środki, a nie zarobi, bo na przykład sprzeda ofertę jego konkurencja. Natomiast to wszystko wydaje się takie niby proste i można by było tutaj zakończyć, że okej, współpracujcie tylko w oparciu o umowy na wyłączność. Rynek jednak wygląda nieco inaczej. Zdarza się tak, że bo jak w każdej branży działają różne firmy, że zdecydujemy się na współpracę z danym pośrednikiem, no a jednak ten pośrednik niewiele robi. I tutaj kluczowe jest to, żebyście Państwo, kiedy w ogóle zawieracie współpracę z pośrednikiem, dokładnie przeanalizowali treść umowy. Dokładnie należy określić, jakie są obowiązki pośrednika i za co ten pośrednik otrzymać ma wynagrodzenie. Oczywiście pamiętajmy, że za profesjonalną usługę trzeba zapłacić. Pytanie ile? Jest to, nie ma tutaj jakiejś określonej ceny za taką usługę. Jest to w zależności
od tego, jaka to jest nieruchomość, jaki marketing pośrednik będzie musiał zrobić, żeby daną nieruchomość sprzedać czy wynająć. Generalnie takie widełki, które funkcjonują na przykład na rynku lubelskim, to jest między 2 do 5% od ceny nieruchomości. Ktoś powie, ojejku, jak to dużo. Szanowni Państwo, absolutnie nie. To, co Państwo widzicie finalnie, czyli to, że no, sprzedajecie, ktoś tam kupuje, to jest tylko naprawdę wisienka na torcie. Natomiast cały proces przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dotarcie do klientów zainteresowanych, tak naprawdę przedstawienie całego planu na przykład przyszłemu inwestorowi, obliczenie stopy zwrotu z inwestycji, to jest kawał potężnej pracy. Nie można oczekiwać, że pośrednik taką pracę będzie wykonywał za darmo. Kiedy wchodzimy do biura nieruchomości, o co należy zapytać? Zapytajmy przede wszystkim, czy pośrednik jest ubezpieczony. Daje to gwarancję, że w razie gdyby, nie daj Boże, coś poszło nie tak, Państwo nie stracicie pieniędzy. Warto też sprawdzić, czy pośrednik, który Państwa będzie obsługiwał, posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Co prawda, nasze przepisy po deregulacji nie nakazują, aby chcąc wykonywać ten zawód, taka licencja była konieczna. Niemniej jednak Polska Federacja Rynku Nieruchomości właśnie w odpowiedzi na deregulację wprowadziła taki centralny rejestr, gdzie skupia się pośredników, którzy legitymują się określoną wiedzą, doświadczeniem. To są osoby, które się szkolą. Oczywiście można trafić też na fantastycznego pośrednika, który tej licencji nie posiada. Natomiast jeżeli nie macie Państwo rozeznania w rynku, warto do tego rejestru zajrzeć. Kolejna rzecz. Zawsze pamiętajcie Państwo, żeby bardzo klarownie określić, jakie są obowiązki pośrednika i jakie są Państwa obowiązki, czyli kiedy będziecie musieli zapłacić i za co będziecie musieli zapłacić. Ważne jest to, żeby określić, na jaki okres zawierana jest umowa. Czy umowa będzie obowiązywała, załóżmy, przez rok, czy też jest to umowa na czas nieoznaczony i jakie są ewentualne konsekwencje, kiedy zdecydujecie się Państwo, żeby taką umowę rozwiązać. To tak tylko sygnalnie zaznaczone kwestie, bo przy współpracy z profesjonalnym pośrednikiem, kiedy pośrednik przyjedzie zobaczyć Państwa nieruchomość, tak naprawdę dość szybko zorientujecie się, czy macie do czynienia z profesjonalistą, ale jeśli traficie na osobę, która naprawdę ma doświadczenie na rynku, to myślę, że szczególnie osoby, dla których transakcja sprzedaży czy zakupu jest pierwszą w życiu, taka osoba naprawdę Państwu może bardzo pomóc. Jeśli materiał jest dla Państwa interesujący, zapraszam do udostępniania, komentujcie, zadawajcie pytania. Ja z przyjemnością, zarówno jako prawnik, ale i jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, na wszystkie zagadnienia odpowiem.